Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No debile zmuszają dzieci amerykańskie w szkołach amerykańskich do noszenia maseczek. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, czy maseczki redukują zarażenia, zakażenia wśród dzieci? No, trudno w to uwierzyć, ale w zasadzie nie ma żadnych badań, nie ma żadnych statystycznych badań, nie ma medycznych liczb. Ludzie po prostu tego nie studiowali. No i wnioski są trudne do wypowiedzenia. Po prostu ludzie nie wiedzą, fachowcy nie wiedzą, debile nie wiedzą. A mimo wszystko dwa tygodnie temu CDC, czyli Center for Disease Control, czyli Centrum Chorób Zakaźnych, kontrolowania chorób zakaźnych, oświadczyło bardzo autorytatywnie, że 56 milionów amerykańskich dzieci ma w zasadzie nosić maseczki w szkołach. Czy są zaszczepione, czy nie są zaszczepione, to maseczka na twarz ma być. No i tego, niezależnie od tego, ile jest zakażeń, zarażeń w ich miastach, miasteczkach, no w tych okolicach, powiedzmy, w tych grupach szkolnych. Także to wszystkie te organizacje, szkoły, kuratoria i tak dalej, no to wzięły sobie to do serca. No i w zasadzie teraz przymusowo nakazują noszenie maseczek od września. Na tej zasadzie, że no w zasadzie to nie zaszkodzi. No to trzeba być naprawdę kretynem, żeby powiedzieć, że maseczka nie zaszkodzi, jeżeli wiadomo, że maseczka przepuszcza, powiedzmy, 95%, tak? N95, no to znaczy, że N to znaczy, że jest nie na olej, to jest nieolejowe. 95, no to jest, że 95% zatrzymuje mikroskopijnych, no nie na poziomie wirusów, bo wirusy, no to są tam 200-300 nanometrów, to są poniżej mikrona, to jest 1/3 mikrona, to są mikroskopijne. Pod mikroskopem się tego nie zobaczy. Mikroskop musi być troszeczkę lepszy niż tego rozmiary. CN to znaczy chińskie, nieolejowa, ale 95 zawsze jest te 95%. No i to jest w zasadzie, jeżeli zatrzymuje 95%, no to jest problem z powietrzem, tak? Dzieci, niektóre dzieci nie zwracają uwagi na te noszenie maseczek, no ale sporo jednak walczy z tym, męczy się i jest to dosyć problematyczne. Dzieci, które mają okulary, no to zawsze to się to jest takie zamglone, zaparowane, nie da rady nic robić. Widać to w wypadku, kiedy lekarze medycyny przy operacjach mają te maseczki. No i nie tylko studenci medycyny, ale dużo ludzi, którzy używa maseczek, po prostu to paruje. Ta maseczka musi być bardzo specjalnie wygięta, dopasowana, to wszystko musi być prawidłowo zrobione. Młodzież i młodzi ludzie no mają problemy ze skórą, tak? Ten trądzik dziecięcy, no to jeżeli dziecięcy, młodzieżowy, jeżeli skóra nie oddycha, tylko jest ciągle irytowana, to ciągle się przesuwa, no to na skórę dzieciom i młodzieży nie pomaga. Inne problemy ze skórą, przepraszam, no to też istnieją. Trzymanie tej maseczki, no to odciąga dużo dzieciaków od uczenia się. Maseczki, no to jednak zapobiegają wciąganiu, no ale jeżeli zapobiegają wciąganiu, to i tak samo zapobiegają w wydychaniu. Także ten dwutlenek węgla wydychany wraca z powrotem. Także no to jest to samo, ta sama prawda z dorosłymi. Dwutlenek węgla można się zaczadzić w sumie, tak? To jest zaczadzenie. Dwutlenek węgla, no to jest zaczadzenie. Do tego, jeżeli te maseczki są brudne, czy nie pilnowane, czy wilgotne, no to tam zaczynają rosnąć bakterie.
dzieciaki, które noszą dla zasady, no to cały ten syf, jeżeli noszą to za długo, no to jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne i to jest po prostu nie do uwierzenia. W Irlandii Ministerstwo Zdrowia oświadczyło, że nie będzie wymagało maseczek w szkołach, dlatego że to za dużo stwarza nerwowości i stresu, depresji i tak dalej, i tak dalej. Niektóre dzieci również mają problem taki, że oddychają zamiast nosem, no to zaczynają oddychać ustami. Oddychanie ustami, no to nie jest najlepsze. W sumie cały ten nos, wszystkie te zatoki, całe te komory nosowe, no to są po to, żeby właśnie te powietrze przeczyszczać, odkasłąć, ta cała ta flegma, no to też to wszystko się przykleja i tak dalej, i tak dalej. To cały ten organizm po to jest tak zrobiony. Są dzieci, które mają migdałki, na przykład problemy. To w Ameryce to się nazywa taka migdałkowa długa twarz, no bo jeżeli ktoś ma problemy z oddychaniem tutaj, z tymi migdałkami, kiedyś to usuwali te migdałki, teraz trochę mniej, no to jeżeli dzieci oddychają w młodości nieustannie przez twarz, przez usta, no to twarz się robi taka dużo dłuższa. Zmieniają się policzki, zmienia się tutaj broda, no i to jest tak zwana migdałkowa twarz, no bo przez nieoddychanie nosem zmienia się cała ta struktura, zmienia się cały ten przepływ i tak dalej, i tak dalej. To inaczej rośnie, no dzieciaki cały czas rosną. Psychologicznie, no to też jest makabra. To jest makabra chyba najgorsza. Twarz jednak jest po to, żeby widzieć, żeby można widzieć, czy ktoś jest zadowolony, czy ktoś jest uśmiechnięty, czy ktoś jest zdenerwowany. Także te połączenie międzyludzkie, no to jest bardzo ważna sprawa. Koneksja, połączenia szczególnie między dziećmi. Dzieci się tego uczą. Dzieci nie są w stanie zobaczyć, co się dzieje. Zasłonięcie tej twarzy, no to blokuje te niesłowną komunikację. Może powodować, no tak jak ze wszystkim, tak? Stres, depresję, jakieś tam zaniepokojenie. Głuchoniemi, no to oni patrzą się na usta, żeby odczytać, tak? No to jest ta podstawowa sprawa, także jakieś opatentowali, czy tam wymyślili, wynaleźli maseczki, które tam mają jakieś plastikowe takie okienka, plastikowe okienka tutaj na usta, żeby to wszystko się ruszało, no nie przyjęło się, ale wśród tych głuchoniemych, no to chyba się przyjęło, no ta część filtrująca, no to jest przypuszczalnie z boku. Jest to ważne dla dzieci właśnie, które mają trochę takie problemy właśnie ze słuchem czy z mową. Wymaganie tych maseczek na tydzień, dwa, czy trzy, no to nie jest problem, ale teraz już drugi rok oni to pchają i kiedy to się wszystko zakończy. Jak i co te maseczki mają zrobić? No w zasadzie maseczki to nic nie robią. No jak się popatrzy, to nawet patrząc na wyniki z tego CDC, czyli ten Centrum Walki z Chorobami Zakaźnymi, no to do końca lipca, no to dane pokazują, że tam były jedno dziecko na 2 miliony było chore. Jedno dziecko na 2 miliony miało COVID. Także to jest nieprawdopodobne. Czyli jeżeli jedno dziecko na 2 miliony miało, czyli to jest 30 dzieci miało ten COVID. I to jeszcze nie jest powiedziane, że było w szpitalu, znaczy 30
Jedno dziecko na 2 miliony było w szpitalu z COVID-em, ale to nie było powiedziane, że trafiło do szpitala przez COVID, tylko dlatego, że jeżeli było w szpitalu i sprawdzali, wszystkie dzieci sprawdzają, czy mają COVID, no to 30 dzieci się okazało na te 60 milionów studentów, uczniów, że ma COVID. Także to jest paranoja. Paranoja i CDC przyznało się, że te dzieci były w szpitalu niekoniecznie z powodu COVID-u. No to jest tak samo jak z dorosłymi. Ludzie, którzy ginęli w wypadkach najróżniejszych, a mieli COVID, no to byli traktowani jako ludzie z COVID-em. To jest jedno wielkie oszukaństwo. Dzieciaki również, jeżeli zachorują, no to tam nic nie wskazuje na to, że będą bardzo długo chorowały. No, niektórzy dorośli, jeżeli zachorują na ten COVID, no to ciągnie to się przez 2, 3, 4 miesiące i to nie mogą się wyleczyć. Dzieci z reguły 5, 6 tygodni, nawet jeżeli miały coś tam, to się wyleczają. Czy one przenoszą COVID? No, tak i nie. W Karolinie zrobili takie badania, w północnej Karolinie i nie było żadnego przypadku. Badali 90 tysięcy uczniów w tym kuratorium, sprawdzali, nie było żadnego przeskakiwania choroby z dzieci na nauczycieli. No a teraz jeszcze będzie lepiej, no bo w zasadzie bardzo dużo nauczycieli jest zaszczepionych. Czy chce się szczepić? No dużo nie chce się szczepić, też to jest paranoja. Centrum Zapobiegania Chorób Zakaźnych, no to banda kretynów, po prostu banda kretynów. Tam pracuje chyba 25 tysięcy ludzi, no i się okazuje, że to jest banda kretynów. Szczególnie, że maseczki, oni mówią nosić maseczki, no ale oni nie mówią nosić maseczki te 10% nieolejowe, tylko ogólnie maseczki. No ale jak ktoś zrobi maseczkę z chusteczki jakiejś takiej higienicznej, z materiałowej, no to w ogóle jest dużo, dużo mniej efektywne. Także to jest tylko cyrk. To jest tylko cyrk i za bardzo nie zapobiega, bo większość tych ludzi, którzy rozumieją epidemię, no to krytykują to. Był taki człowiek, Michael Osterholm, który on pracował w sumie dla Bidena, dla grupy Bidena. No i on powiedział właśnie taką sprawę, że maseczka 95 względem maseczki z jakiejś starej chustki czy ze starej skarpetki, no to w ogóle nie ma sensu. No to go zaatakowali go, że on jest przeciwko maseczkowy, no to napisał taki list wyjaśniający, 5000 słów napisał w liście wyjaśniającym, że on nie jest przeciwko maseczkowy, tylko on jest przeciwko debilizmowi maseczek z jakichś szmatek, które w zasadzie mało co działają. Zwykłe 95 też mało, no nie są potrzebne. Działają jako takie, no fizycznie działają, ale czy nie są skuteczne. Od początku zachęcali wszystkich Amerykanów, no i na całym świecie w czasie tej pandemii do noszenia maseczki, no ale trzeba by było zwrócić uwagę na to, jak te dzieciaki się męczą. Wszyscy ci fachowcy mówią, że to jest bazowane na nauce, no ale nie ma nauki, nie ma żadnej nauki z tymi rozkazami dla dzieci. Cały budżet amerykański, Narodowy Instytut Zdrowia przeznaczył, miał 42 miliardów dolarów, no to tylko 2% poszło na badanie dotyczącymi do COVID-u. No i w zasadzie żadnych pieniędzy nie poszło na badania na temat dzieci i maseczek. Także to nie jest nauka, to jest jeden wielki beczka po prostu gówna krowiego. To nie działa tak, jak powinno być. No i ludzie powinni sobie zdawać sprawę, że to jest jedno wielkie oszukaństwo. Nie ma danych statystycznych.
wojna kulturowa się zaczęła, bo są oni i my, jedni po prostu nie szanują drugich i atakują. Lewica jest kompletnie za maseczkami, no ale oni są za maseczkami, dlatego że oni są z powodów politycznych. Teraz w niektórych stanach można sobie wydrukować samemu z komputera, kartę do głosowania i można ją wysłać. Także, że jeżeli się nie pójdzie na piechotę, nie pójdzie się osobiście, nie sprawdzi się dowodu osobistego, no to jest jedno wielkie oszukaństwo. Następne oszukaństwo to jest to długoterminowe, no nie bardzo na temat maseczek, no ale komuniści wpuszczają, otworzyli te wszystkie granice, tam wchodzi co miesiąc 100-200 tysięcy ludzi. Oni przegrają dramatycznie wybory w 2022 i w 2024, no ale czy komuniści się martwią? Nie martwią się, bo za 6-8 lat wszyscy ci ludzie, którzy przybyli nielegalnie, po prostu będą już głosowali. 2030 rok, 2032, no to już będzie jednopartyjna komunistyczna Ameryka przez jakieś 20-30 lat, dopóki ludzie się nie ogarną. No ale jednopartyjny system demokraci, socjaliści stworzą długoterminowo. Wiedzą, że przegrają 22-24, ale im nie zależy. Jak jeżeli przyjęli tyle milionów ludzi, dzieciaki same w sobie też zostaną wytresowane. Po prostu te noszenie maseczek, no to jest taki Hitlerjugend, czy pionierzy Stalina. No i to jest przymus, tak? To jest przymus, wytresowanie, wytrenowanie jak jakiś tam koni. W tych szkołach, no to nie muszą tych maseczek w sumie, mogliby to załatwić troszeczkę inaczej, wentylacją, tak, jeżeli wentylacja by była lepsza, no chodzi o ten przepływ powietrza, tak, chodzi o to, żeby się nie wymieniać. Od samego początku to było, CDC mówiło, że możliwość zarażenia to jest taka, jeżeli jest się bliżej niż 1,5 metra chora osoba do niechorej osoby i się rozmawia przez 15 minut w zamkniętym pomieszczeniu. Także w ciągu 24 godzin. Także oni mają jakieś takie te dane statystyczne, a te maseczki ludzi, którzy chodzą samotnie w lesie, no to ludzie po prostu skretyniali. Rząd, państwo, fachowcy od debilizmu po prostu ich zastraszyli. Także wentylacja, rozłożenie na mniejsze klasy i tak dalej, to wszystko by działało. Tylko nie maseczki. No maseczki, no to po prostu są makabryczne. Związki zawodowe powinny się poszczepić, jeżeli oni wierzą w to dla narodu, no to powinni samemu się zaszczepić. Jeżeli dzieci nie chcą nosić maseczki, no to powinna być ta wolność, nie powinno być robienia osobnych klas dla lepszych i dla gorszych. Nie może być przymusu. W Ameryce w zasadzie nie powinno być przymusu, tylko dlatego, że niektórzy z dorosłych nie chcą się zaszczepić. Te dzieci, rozkaz noszenia maseczek dla 56 milionów małych dzieci, no to one nie mają prawa do głosowania, one nie mają swojego lobby. Także dane statystyczne są przeciwko, żeby dzieci nosiły. No ale komuniści tresują dzieci, tresują dorosłych. Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowie dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, gdziekolwiek jesteście, czy w Polsce, czy w jakimkolwiek zakątku świata. Nie dajcie się uwieść przez socjalistów. To są jedni wielcy oszukańcy. Oni wszystko robią, żeby byli w budżetówce, żeby łoić całą resztę, żeby była jedna partia. Jedna partia, która jedynie wie, co jest dobre dla reszty. 20% po prostu rządzi, 80% musi słuchać. Przekaz dla socjalistów amerykańskich głosujących na Bidena. No jest nadzieja, że
zaczynacie patrzeć na sprawy rzeczywiste, jak to wszystko jest. Widzicie, jak benzyna wzrosła, widzicie, jak ceny jedzenia wzrosły, będziecie widzieć, jak podatki wzrastają. Daliście się oszukać, daliście się po prostu oszukać, ogłupić, musicie zmądrzeć. Zdrowia dla normalnych.